Zanim zaczniemy, zwróćmy uwagę na to, że i my się zmieniamy i pewnie Piotr zauważyłeś, że pojawiło się coś nowego w studio. Tak jest, cudowne, fantastyczne naczynia. My, kochani, już w zimowych swetrach, zatem zrobiło się trochę chłodniej na zewnątrz, natomiast nie bójcie się, atmosfera jest bardzo ciepła i tak postaramy się przynajmniej nawiązać do dzisiejszego tematu. A od czego by tutaj wyjść, żeby ten dzisiejszy temat łatwo poszedł? Może od tego, że dzień dobry, kochani. Tak jest, witajcie, kochani, w kolejnym odcinku. Będziemy rozmawiali o dosyć trudnym zagadnieniu, ale o bardzo prostym słowie. O pewnej grupie związków, to już naprowadzam, która będzie wywodziła się gdzieś tam jako pochodne. Najpierw metali, nie metali, później tlenków, metali, nie metali, kwasów, wodorotlenków, a tak naprawdę mówimy o solach. No i dobrze, żeby nie wprowadzać już na dzień dobry głębokich, wielkich definicji, bo troszkę tego dzisiaj będzie, wystarczy, że spojrzycie na naszą ściągę, tak? Ponieważ jest prześwietlone, to i tak widzimy, jak widzimy. Natomiast może skupimy się na tym, co jeszcze było tak niedawno. A niedawno było ciepło. Tak jest, niedawno było ciepło. Kto mógł, to wyruszył sobie gdzieś na odpoczynek. Nad rzekę. Nad rzekę? Albo w góry. Góry? Nie, no zupełnie nie pasuje ten temat. Nie, gdzie trzeba jechać na swoje wakacje? Najlepiej kojarzy się z wakacjami morze. A skojarzenia z morzem to jest po pierwsze plaża, po drugie dużo wody i co najważniejsze, ta woda jest słona. Czyli w zależności od tego, jakie morze, tyle tam jest soli. Dobrze, no czyli możemy powiedzieć morze martwe. Mi się tak już najbardziej kojarzy. Morze martwo bardzo mocno się kojarzy z solą. No dobrze, ale z czym tobie kojarzy się morze martwe, dopowiedz, to ja od razu powiem moim spojrzeniem. Morze martwe z tym, że nie trzeba potrafić pływać, żeby się unosić na wodzie. O. I można z dopowieści coś jeszcze wysnuć, że na przykład tak ciało człowieka, które się w nim położy, tak, czy on żywy, czy on martwy, to tak samo się unosi. No dobrze, może być. Czyli, kochani, od dzisiaj już wasze chemiczne spojrzenie ma być jedno. Jeśli może, to tylko odsalanie. Tak, i jedna z metod, która pozwoli nam odparować wodę i coś tam pozostanie, dajmy na to w probówce, w zlewce, czy w ogóle w naczyniu, w którym będziemy je przeprowadzali. A co tam zostanie w tej zlewce, skoro wody już nie będzie? No pewnie sole. Pewnie sole, czyli grupa związków, o której będzie dzisiaj dosyć sporo informacji. Natomiast jeszcze jako ci profesjonaliści, bo przecież do tego dążycie, to zgłębimy to może jeszcze troszkę inaczej. To niekoniecznie to morze, ale produkty, które mogą stamtąd pochodzić. Himalaje, morze, odsalanie, produkt spożywczy o nazwie sól. Pewnie już z niego korzystaliście niejednokrotnie, że chociażby posolona potrawa, frytki czy coś tym podobne. Albo przesolona też tak może być, oby to się dobrze skończyło dla waszego zdrowia, bo tutaj biologia by pewnie wiele o tym powiedziała. Natomiast ja bym chciał się jeszcze skupić na produkcie, który się nazywa sól spożywcza. Czy my, tak jak siedzimy po tej stronie stołu i nasi przewspaniali goście, tak samo spojrzą na sól spożywczą, bo my na przykład nie powiemy, że to jest jeden składnik, że jest tam tylko chlorek sodu, tak jak potocznie nazywaliście ją solą kamienną, tylko może to być na przykład mieszanina, prawda? Tak jest, no, tym bardziej, że już sama nazwa może powiedzieć, że jest to mieszanina, bo na przykład kupujemy sól jodowaną i tu już pojawia się mała lampka, że tam nie tylko jest ta nasza zwykła sól, tylko jeszcze coś tam, jakiś dodatek może się znaleźć. Tak, może być również sól dietetyczna. Przecież sól soli nierówna może być o obniżonej zawartości sodu. Poza tym pamiętajmy, że takie nowości, które się pojawiły, to sól z dodatkami. Sól ziołowa, sól czosnkowa, sól z suszoną cebulą, więc naprawdę mnóstwo takich produktów można znaleźć w sklepie. Czyli może niekoniecznie sól kuchenna będzie substancją, tylko mieszaniną. My natomiast skupimy się i na przedstawicielu, czyli chlorku sodu, jednym ze związków, który jest przedstawicielem grupy soli, i na innych przykładach, bo nie zawsze sole to tylko chlorek sodu. Trzymajcie się jak zwykle mocno, bądźcie gotowi na to, że będziecie mogli wspólnie z nami wykonać różne doświadczenia, bądź zainspirować się tym, czym może być dzisiejszy temat. Piotr będzie zajmował trochę przestrzeni, jeszcze te kolby, te wazony trochę mu to utrudnią, ale na pewno jakoś nam się to uda.
Za nami już nasze luźne skojarzenia, luźna rozmowa na temat soli, oczywiście takiej soli bardziej kuchennej. No ale, drogi Łukaszu, z punktu widzenia chemicznego, jak taka definicja soli by brzmiała? Zdradź nam. Czas na definicję. Dzisiaj i będę mówił, i będziemy coś wyświetlali, dlatego poproszę o odrobinę przestrzeni, jakbyś mógł nam na tą planszę. I wprowadzamy. Słuchajcie, sole to w większości związki o budowie jonowej. Oczywiście w większości, bo pewnie znajdą się takie przypadki, w których występują wiązania kowalencyjne, szczególnie spolaryzowane. No ale w większości to związki o budowie jonowej, co oznacza, że ich sieć krystaliczna będzie składała się z kationów i anionów. I teraz uwaga. Kationy w przypadku szkoły podstawowej my będziemy rozważali i w tym filmie, i w tym nagraniu jako wyłącznie kationy powstałe z konkretnego metalu. Natomiast aniony to to, co nam może powstać jako anion z dysocjacji elektrolitycznej reszty kwasowej. Czyli stąd to będzie pochodziło. Rozumiecie już? Skoro kation będzie pochodną metalu, to znaczy, że on może się wywodzić z dysocjacji, jako ten jon dodatni, z roztworów wodorotlenków. Natomiast ta reszta kwasowa to może się wywodzić z dysocjacji kwasów tych, które się rozpuszczają w wodzie, czyli związki o budowie jonowej. Możesz wrócić do nas, mamy to. I pewnie dzisiejszy odcinek poświęcimy temu, co najważniejsze, czyli czemu? Otrzymywaniu soli. Tak jest. Dobrze by było poznać te metody, na pewno Wam to sporo ułatwi, bo pamiętajcie, że nie zawsze jest tak dużo czasu, żeby wszystko sobie rozpisywać od metalu czy nie metalu, dlatego prześledzimy punkt po punkcie różne metody otrzymywania soli. Pierwsze, najprostsze. Postaramy się zmieszać ze sobą, czyli podziałać jednym roztworem na drugi. Będzie to zasada sodowa i kwas solny. Podobne ilości, podobne stężenia. Zobaczymy, czy będziemy mieli pH. Ha, ha, ha. Tak jak mówiliśmy we wprowadzeniu, akurat do doświadczenia potrzebne będą dwa odczynniki. Zasada sodowa o stężeniu A, to litera A będzie kluczowa. Wlaliśmy odmierzoną ilość i dolewamy taką samą ilość kwasu solnego również o stężeniu A. Czyli kluczowe jest w tym, że mamy takie same albo naprawdę zbliżone do siebie stężenia. Wymieszajmy wszystko, chociaż we wstępie powiedzieliśmy, to mogę jeszcze dodać, że jest to przykład reakcji zobojętniania. Dlatego, żeby to sprawdzić, umieśćmy na chwilę w tej mieszaninie poreakcyjnej uniwersalny papierek wskaźnikowy. Normalnie w laboratoriach wykorzystuje się to jako miareczkowanie. My jednak nie dodawaliśmy roztworu wskaźnika, bo spróbujemy odparować wodę, tak żeby pozostawić tylko sól. Gdyby zbliżyć papierek, okazuje się, że rzeczywiście po chwili pH roztworu jest wartości 7, czyli odczyn jest obojętny i właśnie na tym polega reakcja zobojętniania. Zbliżamy się do pH obojętnego, do odczynu obojętnego, czyli pH 7. I teraz tak, pobieramy część tego, co nam powstało w probówce, tego, co zmieszaliśmy, tych produktów, które chcemy wydzielić, dorzucamy kamyczki wrzenne, wzięliśmy większą probówkę, żeby móc operować, jak to mówią, na trochę większym gazie, czyli na palniku, który jest w stanie osiągnąć dużo większą temperaturę niż profesjonalny palnik parafinowy, czyli świeczka. I słuchajcie, mamy kamyczki wrzenne, więc nie musimy bardzo intensywnie ogrzewać, natomiast całość umieszczamy w płomieniu palnika. I na czym nam zależy? Nie mieliśmy roztworu wskaźnika, więc nie ma dodatku, który by to zanieczyścił. Czyli jeżeli w produktach poreakcyjnych jest sól zmieszana z wodą i zakładamy, że substraty przereagowały ze sobą całkowicie, to okazuje się, że po ogrzewaniu unosi się siwy dym, woda paruje, a kiedy na dole zostaje już niewielka ilość cieczy, zobaczcie, co zaczyna pojawiać się na ściankach naczynia. Tak, 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 pojawia się nalot substancji stałej. Pewnie to będzie ta sól, natomiast cała woda opuszcza probówkę poprzez jej otwór. Zapiszmy oczywiście równanie reakcji najpierw w formie cząsteczkowej. Mieliśmy do dyspozycji chlorowodór rozpuszczony w wodzie, czyli jego roztwór wodny, oraz roztwór wodorotlenku sodu. Polegając na tej reakcji wymiany podwójnej, musimy oczywiście odpowiednie części ze sobą połączyć. Tak? Tak podkreślę, żeby Wam było łatwiej. I co nam z tego powstanie? Po pierwsze, skoro tematem są sole, to powinniśmy otrzymać chlorek sodu i to
ta substancja po odparowaniu pozostała w probówce, natomiast drugi produkt to woda. Ten typ reakcji możemy również nazwać zobojętnianiem, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, że jeżeli mieliśmy roztwory wodne kwasów, to one dysocjowały, dając nam kation wodoru. Jeżeli natomiast mieliśmy zasadę, to ona dysocjowała, dając anion wodorotlenkowy. I to daje nam z połączenia cząsteczkę wody, czyli dążyliśmy do tego, żeby w naszym pH zbliżać się do 7. Kolejny przykład natomiast to reakcja metalu i niemetalu. Zobaczmy, jak to tam wygląda. Piotr, zacznij. Czyli, kochani, przechodzimy teraz do kolejnej metody. Uwaga, plansza! Reakcja metalu z niemetalem. W następnym doświadczeniu użyjemy dwóch odczynników, dwóch substancji prostych. Pierwsza substancja to cynk, metal w postaci pyłu, natomiast druga to również zmielona siarka. Można powiedzieć, że taki pył przypomina. Kluczowe w tym doświadczeniu są ilości, my ich nie zdradzimy, ale od czego jest internet, żeby pogłębić swoją wiedzę, oraz druga bardzo ważna czynność to mieszanie. Spójrzcie, że po chwili jak łyżeczką to próbujemy wymieszać, to jeszcze nie jesteśmy usatysfakcjonowani. Można również tak spróbować poprzesypywać te proszki. Tu akurat z jednej parownicy do drugiej parownicy i ponawiamy kilkukrotnie nasze próby. Zbliżamy do tak sporządzonej mieszaniny rozgrzany pręt miedziany. Troszkę przyspieszyliśmy. Spójrzcie, co się po chwili stanie. Pojawiają się iskry, wręcz jasny, oślepiający płomień, wydziela się dym. Kiedy całość przereaguje, żeby mieć pewność, że to już jest koniec doświadczenia, warto jeszcze zbliżyć do mieszaniny inne źródło ciepła, bo to temperatura jest kluczowa, na przykład rozżarzoną zapalniczkę. Spójrzcie, jak to ładnie wygląda w zwolnionym tempie. Szczególnie warto zwrócić uwagę, że po doświadczeniu wygląd tego, co jest w naczyniu, jest zgoła inny, aniżeli tego, co wzięliśmy jako substraty. Tym razem mieliśmy do dyspozycji metal, czyli cynk. Pojawiła się w mieszaninie również siarka. No i na początku była mieszanina, jednak proporcje były tutaj ścisłe. Natomiast jeśli jeszcze pojawiła się odpowiednia temperatura, otrzymaliśmy nowy związek. Przykład soli, siarczek, cynku. Zwróćcie uwagę, w tym doświadczeniu to równanie reakcji mogę odczytać następująco. Atomy cynku reagują z atomami siarki, dając siarczek cynku. Łukaszu, proszę Cię, zaskocz mnie, co teraz przed nami? Kolejna metoda. Miejsce na planszę. Tym razem reakcja tlenku metalu z wybranym tlenkiem niemetalu. Doświadczenia z dwoma tlenkami. Naczynie wypełniliśmy tlenkiem węgla 4, czyli związkiem o wzorze CO2. Ponieważ jest cięższy od powietrza, możemy spokojnie, ostrożnie otworzyć korek. Dosypujemy do niego niewielką ilość tlenku magnezu. No dobrze, może trochę więcej nabrań. To doświadczenie będzie potrzebowało i czasu, i odczynników. Następnie zamykamy naczynie korkiem i postaramy się bardzo intensywnie wytrząsać jego zawartość. Oczywiście nie jest to eksperyment, który tak w sekundę przebiegnie, pozostawiamy probówkę na długi, długi czas. Jak już minie tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, otwieramy zawartość i dolewamy niewielką ilość kwasu solnego. Z naczynia zaczyna wydzielać się gaz. Pojawia się piana. Wydziela się bezbarwny gaz i bezwonny. Czy pamiętacie, gdzie z geografii ta próba była kluczowa do wykrywania jakich skał? Tym razem mieliśmy tlenek metalu, czyli zapiszę jego wzór, to był tlenek magnezu. Miał on reagować z tlenkiem niemetalu, tlenek węgla 4, a wskutek tego, to jest tak jak poprzednie doświadczenie, tak zwany typ reakcji synteza, powstanie jeden produkt i również będzie to sól. Zwróćcie uwagę, jej wzór to MgCO3, czyli węglan
magnezu. I mogę, słuchajcie, to teraz tak przeczytać, że tlenek magnezu o budowie jonowej reaguje z cząsteczkami tlenku węgla 4, dając węglan magnezu również o budowie jonowej. To było naprawdę fascynujące, ale nie trzymaj mnie dalej w niepewności. Co teraz? Kolejna metoda. Tym razem plansza. Wodorotlenek i tlenek niemetalu. Kolejne doświadczenie przeprowadzimy w kolbie stożkowej, którą zaraz postaramy się trochę przymknąć korkiem. Wlewamy do zakrycia dna wody wapiennej, czyli klarownego, nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia. I teraz drugie zadanie. Potrzebna jest nam łyżeczka do spalań. Umieszczamy na niej niewielką ilość fosforu, odmiana czerwona, który za chwileczkę postaramy się zapalić. Jednak to doświadczenie już było. Nas będzie interesował produkt reakcji spalania fosforu. Czyli zbliżamy źródło ognia, na przykład zapalniczkę żarową, i trzymamy tak długo, aż na niemetalu pojawi się płomień. Wydziela się siwy dym, wprowadzamy spalącą się zawartość do wnętrza naczynia, tak żeby gaz mógł mieć kontakt z cieczą znajdującą się na dole. I coraz więcej dymu wypełnia wnętrze kolby. Kiedy już płomień zgaśnie, możemy całość podnieść i intensywnie wstrząsnąć, oczywiście nie dotykając gorącej łyżeczki. Okazuje się, że woda wapienna po chwili mętnieje. Zapiszmy w takim razie wzory, już się zbędnie nie rozgadując. Mieliśmy wodorotlenek wapnia. Tak mi się nieładnie napisało, to dociągamy. Dobrze. I on miał reagować z tlenkiem fosforu 5. Tak celowo, słuchajcie, spowolniłem się, żeby wam przypomnieć, tak, coś tutaj było niezbędne, prawda? Że tutaj nie ma P2O5, tylko on występuje w postaci P4O10. Dobrze, i co nam z tego powstało? Musi powstać sól, czyli pochodna związków fosforu. Jeszcze ten tlenek jest pięciowartościowy, tutaj fosfor ma wartościowość 5. Musi dać nam, no tak jakby wzór reszty kwasu fosforowego 5, czyli końcówka powinna być PO4. I to będzie oczywiście w wartościowości 3, bo wzór kwasu byłby H3PO4, ta cała grupa, prawda? I teraz co więcej, kation wapnia, tak, on jest dwuwartościowy. No to jeszcze ustalmy wzór, zapiszmy w dobrej postaci, teraz jest już prawidłowo. Dobrze, nie wykorzystaliśmy jeszcze właśnie czegokolwiek związanego z wodorem. No na pewno tutaj gaz się żaden nie wydzielał, więc będzie to woda. To jeszcze bilans, postarajmy się to zbilansować. Czyli tak, sprawdzamy. Skoro tutaj fosfor, krotność 2, tu 4, to tu wstawiam współczynnik 2 i będę zwiększał teraz poszczególne liczby, no, związane z pierwiastkami. 2 razy 3 to 6, wracam do symbolu wapnia, wpiszę tutaj 6 i jeszcze, żeby liczba atomów wodoru nam się zgadzała, tutaj 6. Powoli sprawdźcie mnie i przećwiczcie sobie, czy jest dobrze. Natomiast otrzymaną solą jest fosforan 5, wapnia, albo dalej w szkole ponadpodstawowej ortofosforan 5 wapnia. Kolejna metoda otrzymywania. Tym razem to metal i kwas. Znowu wybrane. W następnym doświadczeniu użyteczna będzie probówka. Wlewamy do niej kwasu solnego. My mamy akurat taki odczynnik o stężeniu około 10%. Następnie dorzucamy pewnego metalu, cynku. I teraz obserwujemy, co się dzieje. Wydziela się gaz, zawartość rzeczywiście buzuje intensywnie. Pojawia się nawet nad roztworem delikatny dym. Postaramy się tak przy okazji, bo ponadto, że otrzymujemy solę, to jeszcze jakiś gaz się wydziela, zbliżyć do otworu probówki zapalone uczywo. Ciekawe, czy pamiętacie, co to za gaz? Szczeknięcie, to jeszcze raz. Tak, to wodór. Tym razem do dyspozycji mieliśmy cynk, czyli metal, i kwas solny, czyli ten kwas, który jest w roztworze, będzie miał wzór HCl jako sumaryczny. Po pierwsze, mogę się skupić nad tym, jaka sól.
Na pewno wykorzystuje anion kwasu i na pewno odpowiednie wartościowości. Cynk jest dwuwartościowy, chlor w chlorkach jednowartościowy to tu cyk dwójeczka i wydzielał się gaz spalający się charakterystycznym szczeknięciem. Na pewno to już wręcz na pamięć znacie, że jest to oczywiście wodór. No to kochani, jeszcze bilans. Tu dwójka, tu jedynka, tu dwójka, tu jedynka. Jaka to prosta sprawa. Otrzymaliśmy tym razem sól, chlorek cynku. Ojeju, aż cały drży, co teraz przed nami. Tlenek metalu i kwas. Czas na kolejne doświadczenie. Tym razem główna bohaterka probówka będzie miała w sobie kwas solny. Mamy roztwór pewnego kwasu o stężeniu około 15%. Kolejny odczynnik to przykład tlenku metalu, tlenek miedzi 2. Dosypujemy takie porządne nabranie tej substancji. Okazuje się, że ciemny proszek opada na dno probówki, czyli niekoniecznie chciałby reagować na zimno. Natomiast gdyby stopniowo ogrzewać zawartość tego, co znajduje się w probówce, spójrzcie, co się zmienia. Ta ciecz, która jest wewnątrz naczynia, staje się zielona. Dosyć intensywnie zielona. Natomiast substancja stała, która była na dnie probówki, stopniowo zanika. To teraz tlenek miedzi 2. Kwas solny. I co w wyniku tego powstaje? Radość nam nie tylko na kartce daje, czyli znowu wymiana, to dobrze, będę miał wzór pewnej soli. Dobra. I teraz tak, miedź była dwuwartościowa, no to nic się tutaj akurat w tym równaniu nie zmienia. Chlor w chlorkach jednowartościowy, wartościowość 1, czyli muszę, o właśnie, dwójkę dopisać, żeby wzór był zapisany poprawnie. Co mi jeszcze zostało? Tutaj atomy wodoru, tutaj coś z tlenem. No to prosta sprawa. Już wiecie, że to jest nasz częsty przyjaciel, cząsteczki wody o wzorze H2O. To jeszcze sprawdźmy poszczególne liczby atomów, jonów, indywiduów związanych z pierwiastkami. 2 przy chlorze, tu 1 i coś z wodorem nie tak. 2. Teraz już jest poprawnie. Tym razem otrzymaliśmy chlorek miedzi 2. Łukaszu, a na koniec, czym nas zaskoczysz? Wodorotlenek i kwas. Ostatnie doświadczenie podzielimy jakby na dwie części. Najpierw przygotujmy zawiesinę. Do roztworu siarczanu 6 manganu 2 dodajemy stężonego roztworu wodorotlenku sodu, chcąc wytrącić osad. I spójrzcie, że po chwili wytrąca się taki biały, no może delikatnie cielisty osad. To jest nasz kluczowy odczynnik. Tak naprawdę to wodorotlenek manganu 2 jako zawiesina. No oczywiście w tej mieszaninie tam się znajdujący. I teraz uwaga, żeby nie zmienić pH, żeby dodać pewnych jonów, dodajemy jedną, maksymalnie dwie krople roztworu kwasu fosforowego 5. I spójrzcie, co się stanie, jeśli z powrotem wrócimy z naszym łuczywem i zamieszamy dokładnie zawartość naczynia. Okazuje się, że tak, pierwszy osad był biały, cielisty, jednak w trakcie mieszania jakby osadu ilość się nie zmniejsza, ale zmienia się jego barwa. Spójrzcie, że on staje się taki bladoróżowy. Możecie sobie cofnąć i powtórzyć, jak to tak naprawdę tam wyglądało wcześniej. Czyli mamy, kochani, osad, widać jak on pięknie odpada, ale innej barwy. Ostatnie, obiecuję już naprawdę ostatnie trudne równanie. Mieliśmy wodorotlenek manganu 2 i uwaga, zaczynam zapisywać równanie od tego etapu, gdzie się pierwszy osad wytrącił w probówce, tak? W wyniku reakcji strąceniowej. Działaliśmy na niego roztworem kwasu fosforowego 5. Dobra. I co nam z tego powstanie? No po pierwsze jest to reakcja wymiany podwójnej, więc łączę odpowiednie z odpowiednim, czyli to z tym i to z tym, z tą częścią. Dobra, no to wymiana. Zatem, po pierwsze to sól, w której kation stanowi mangan, on miał wartościowość 2, a resztę kwasową, czyli ten anion, będzie stanowił fragment PO4. Przypominam, że on ma ładunek 3-, czyli całość tego powinna być trójwartościowa. Ustalmy w takim razie wzór, tu trójeczka, cyk, tu dwójeczka, bach.
i drugi produkt. Proszę Państwa, oczywiście odpowiednie części się łączą, tworząc cząsteczkę wody. W takim razie postarajmy się to zbilansować. Mangan, wszystko co z nim związane, współczynnik 3. W takim razie w substratach również go muszę powtórzyć. Tutaj co z anionem fosforanowym 5 ma współczynnik 2, tutaj 1, to tu 2. No i teraz poszczególne liczby, jak już łatwo zauważyć, powinienem wpisać tutaj 6. I kochani, uwaga, uwaga, sprawdźmy w tabeli rozpuszczalności, w tablicach. Ten związek powinien być właśnie trudno rozpuszczalny. To był nasz drugi osad, czyli to, czym kończył się film. I to już było, słuchajcie, ostatnie dzisiaj, czy ja jestem... Równanie skomplikowane, ale jakże piękne. Przećwiczcie i dla milionów innych przykładów. Kochani, nasze horyzonty troszeczkę się poszerzyły. Nasze pierwsze skojarzenia z solą, no tutaj troszeczkę inaczej wyglądały, ponieważ przedstawiliśmy Wam oczywiście niektóre sposoby otrzymywania soli. Jest ich jeszcze więcej, a przed nami jeszcze oczywiście temat soli nie jest do końca wyczerpany. Ciekaw jestem, które z tych doświadczeń potrafilibyście z osobą dorosłą przeprowadzić w domu. Czy znalazł się taki przykład, który odnosiłby się do soli, a może coś jeszcze więcej byśmy z nimi zrobili? Ja myślę, że ten temat jeszcze nie jest wyczerpany. Nie, nie, dlatego przed nami jeszcze będzie drugie spotkanie i właśnie związane z tematyką soli. Tak, myślę, że będą to zastosowania, przykłady doświadczeń i pomysły, co najważniejsze, na kolejne wspólne eksperymentowanie. Natomiast teraz dziękujemy Wam bardzo za wspólne chwile, za to krótkie spotkanie, które mamy nadzieję, że ktoś jeszcze zreplayuje przynajmniej raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia.